żołnierze, pracownicy wojska, szefowie instytucji dyslokowanych tutaj na terenie Karnicowo-Bartoszyckich. Jest mi niezmiernie miło powitać naszych zacnych gości i powiem tak, bardzo serdecznie, panie pośle, witamy pana. Cieszymy się, jestem zaszczycony, że znalazł pan pomimo nadmowy, pomimo tego ciepłego okresu cenie czas i jest pan tutaj z nami. We wspaniałej kondycji, może ja tak od lewej tak polecę, chociaż nie mógł sobą, gdybym nie powitał również naszego honorowego żołnierza brygady, księdza Inkłada. Serdecznie witam panie pułkowniku. We wspaniałej kondycji witam również też po krótkiej rehabilitacji w Górowie Ławeckim panią Jadwigę, naszego wójta. Również niemniej w dobrej kondycji, zresztą stojąc pomiędzy dwoma dziewczynami, jest pan nam leśniczy. Bardzo serdecznie witam szefa logistyki aresztu, panią Kociołkowską. Witam komendanta Straży Granicznej. Witam również komendanta wypoczętego, mam nadzieję, już po misjach nigdzie nie wybierającego się do żadnej misji, do żadnego odległego Afganistanu, komendanta żandarmerii wojskowej. Zresztą jednego, drugiego, bo ja przyzwyczaiłem się do pana Woroszego. Bardzo serdecznie witam naszego pana starostę. Zresztą nasz pan starosta ostatnio tu przy ukryciu członka tajemnicy jest bardzo medialny, dlatego że ja od razu wybieram okazję. Pan sam mógł oddać kilka razy, co łączy was, to tylko nasz pan starosta. Nie wiem, co się dzieje, ale no dobrze. Witam komendanta policji, witam naszych duszpasterzy, księdza Dawida, księdza Juliana, księdza Marka, który dzisiaj obiecywał, że będzie bardzo krótka modlitwa, bo będzie i widzisz. Ale pięknie orkowersy, tylko widzisz. Także będzie troszeczkę krócej, bo ksiądz Marek akurat pobiera tutaj nauki. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy pomimo na boku zajęć, pomimo tego codziennego mozołu, niełatwego życia w 20. wydarzeniu zorganizowanej, znaleźli czas i mamy okazję tutaj spotkać się, żeby złożyć sobie wzajemnie wielkanocne życzenia. Szanowni goście, szanowni państwo, tak się składa, że ten okres wielkanocny przypomina nam, jak ten czas nieubłaganie biegnie do przodu. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy okazję składać sobie życzenia wigilijne, dziś już życzenia wielkanocne, bo tak naprawdę to ten tydzień świąt, bo tak to można nazwać, świąt w różnej postaci, on już trwa i wielkimi krokami zbliża się Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, aż dochodzimy do niedzieli, która po porannych obrzędach religijnych pozwala nam zasiąść przy stole wielkanocnym, spotkać się z rodziną, złożyć sobie życzenia. Dziś tam mówią mnie poznańskim, że zawsze ten zając gdzieś przyniesie, zrobi to swoje gniazdo, przyniesie jakiś drobny prezencik, przynajmniej zawsze szukałem, miałem problemy, żeby to znaleźć. Aż po lato poniedziałek. Te święta są również wspaniałą okazją do tego, aby złożyć sobie wzajemne życzenia kolejnych osiągnięć, kolejnego sukcesu. I przy tym sukcesie 20. brygady chciałbym troszeczkę się zatrzymać. Tak się składa, że każde święta, każde rodzinne spotkanie skłania do chwili refleksji, do chwili zadumy, do wytyczenia sobie nowych i łatwych wyzwań, do wytyczenia sobie nowych celów. Nawet w 20. brygadzie trudno już ten cel znaleźć, dlatego że w roku 2012 osiągnęliśmy dość dużo. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że po wyróżnieniu najwyższym za rok 2012, wyróżnieniu, o którym myślę i o którym mówię i o którym wielokrotnie będziemy jeszcze wspominać w tym roku, uzyskaniu tytułu przodującego działu Wojska Polskiego, możemy sobie powiedzieć, że funkcjonujemy dość dobrze. Funkcjonujemy w wsparciu w nowych uwarunkowaniach już tutaj, Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Funkcjonujemy we wsparciu i we współdziałaniu z żandarmerią wojskową, z węzłem łączności, tymi instytucjami, które zabezpieczają nasze funkcjonowanie w garnizonie Bartoszyce, ale i również w garnizonie Morą. Chciałbym powiedzieć, że życzę sobie i życzę tego państwu, aby
ta nasza wspólna praca, to nasze współdziałanie, synchronizowane już na szczeblu brygady, synchronizowane przez kierowniczą kadrę, przynosiło kolejne sukcesy, przynosiło wymierne efekty, które pozwolą nam spojrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie. To nie znaczy, że my optymistycznie nie spoglądamy, ale również pozwolą nam na uniknięcie wszelkiego rodzaju obaw związanych z przyszłymi wyzwaniami. Wyzwaniami roku 2013, wyzwaniami niełatwymi, bo tak patrząc, to co miesiąc mamy jakieś zajęcia, czy też szkolenie poligonowe. Kulminacją tego wszystkiego będzie wrzesień, ćwiczenie Dragon 2013, które jak gdyby będzie kolejną oceną zdolności brygady do realizacji przewidywanych dla niej zadań. Chciałbym również, żeby ta atmosfera świąt Wielkiej Nocy pozwoliła nam spotkać się w gronie rodzinnym, złożyć sobie serdeczne życzenia zdrowych, ciepłych, spokojnych, radosnych świąt. Mam nadzieję, że do tego czasu aura pozwoli nam się cieszyć tym wiosennym słońcem. I oby to jajko, ten symbol życia, stanowiło i było dla nas wykładną czegoś nowego. Nie tylko nowych oczekiwań, ale mówię i nowych celów, których nam nie będzie brakowało i których nam nie brakuje. Zanim poproszę tutaj księdza Marka i księdza Dawida, księdza Juliana o pobłogosławienie tego naszego symbolicznego, wielkanocnego śniadania, chciałbym na koniec w krótkich, żołnierskich słowach złożyć wszystkim naszym dostojnym gościom, pracownikom wojska, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie wydarzeń, wszystkim przedstawicielom instytucji funkcjonujących na terenie garnizonu Bartoszyce, wszystkim żołnierzom Brygady 20 zmechanizowanej, zdrowych, radosnych, pogodnych, ciepłych, wielkanocnych świąt w roku 2013. Dziękuję bardzo. Szanowny panie generale, czcigodni księża, dostojni goście, panie i panowie, obecni na tym dzisiejszym naszym rodzinnym spotkaniu. Miło wraca się do 20. Zmechanizowanej Brygady Bartoszyckiej. Miło spotyka się z kadrą tej oto brygady, miło spotyka się z wami. Jak okazuje się, po tych wielu trudnych, a przynajmniej niełatwych latach, wcale nie jest nas mniej na tej sali, a nawet więcej, zawsze w dobrej, pogodnej atmosferze. Dzisiaj już wiele słów zostało powiedziane. Dostojni goście, z panem starostą, z panią wójt, ze służbami mundurowymi, bardziej mundurowymi, ale jest tej brygady, chciałem właśnie w imieniu tych oto dostojników wam wszystkim przekazać serdeczne życzenia świąteczne. Te życzenia przekazuję wam, ale jednocześnie waszym rodzinom, które tęsknią za wami, które są razem z wami, które zawsze w chwilach trudnych i tych przyjemniejszych zawsze chcą być razem. Właśnie chcę życzyć, żeby te święta, zbliżające się święta, były jednak pogodne, jednak cieplejsze, zarówno na zewnątrz, ale też i w waszych sercach, w waszych duszach. Wierzę, że w krótkim czasie spotkamy się ponownie, aby już w zieleni pełnej, nie tylko mundurowej, móc rozmawiać o dalszych losach was wszystkich i waszej brygady. O tym, jaka jest brygada, jak wy stanowicie moc, siłę i energię, nie świadczy, że tak wiele dowódców, byłych dowódców tej oto brygady, generalnie tego miejsca znajduje się teraz na najwyższych posadach, że tak określę, w Warszawie, w prawie generalnym, w ministerstwie. I to zaświadcza o tym, że rzeczywiście państwo stwarzacie najlepsze warunki ku temu, żeby awansować, żeby realizować się, żeby być zadowolonym w swojej przyjściu. Tak też
i sobie wyobrażamy my wszyscy i jeszcze raz potwierdzam, że te życzenia ciepłych, rodzinnych świąt od nas tutaj obecnych Wam serdecznie składamy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Panie generale, czcigodni goście, żołnierze i pracownicy wojska. Słowo, które chciałem może położyć na wasze serce na te święta, czytam z psalmu 37. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie twoje serce. Żeby te słowa zapadły nam w pamięć, by te święta, które będziemy niedługo przeżywać, naprawdę napełniły nas pokojem i radością zmartwychwstałego Chrystusa. Ten czas, który będziemy mogli spędzić w domu wraz z rodzinami, był czasem, kiedy możemy nie tylko zasiąść ze stołem, ale także może porozmawiać w końcu, troszkę bardziej otwarcie, naprawić może jakieś rzeczy, które złe się dzieją w domu. By po tych świętach te zaplecze, które mamy w naszych domach, właściwie funkcjonowało. Mając dobry grunt do służby, możemy wspólnie przychodzić tutaj, do jednostki, by służyć, by pełnić swoje powołanie. I takiego naładowania siebie tą pozytywną energią w domach, te święta Wam najserdeczniej życzę. Niech Bóg pobłogosławi nas, te dary, które przed nami zastawia, oraz wszystkich tych, którzy na nas przygotowali. Amen. Panie generale, prezydent Torbiwany, pan również żołnierze, przygodziciela, świętować to znaczy przyjrzeć troszeczkę inaczej. Święto jest coś innego, jesteśmy wyłączeni, to codzienność mamy naprawdę tutaj. Na co dzień, codzienność codzienna jest bardzo często dana. Dowiedzieliśmy się do swojej nauki, bliższych swoich domów, żeby przeżyć te święta, to na przykład trzeba zacząć do grobu. Zacząć do grobu swojego życia i spojrzeć, co tam naprawdę jest. I pamiętajmy, że są to święta Wielkiej Nocy, to była bardzo romantyczna noc. Jezus jest w grobie, a grob jest poranny. I tylko i wyłącznie wtedy, co zresztą światło poranka, jeżeli to było grobowe, jeżeli muszą, jeżeli spojrzeć, ten ruch nigdy by nie stwierdził, że jest na wyspie. Nie takiej odwagi spojrzeć na swoją przeszłość przyczyną, żeby nasza przyszłość była oczywiście radosna, a przede wszystkim spokojna. Wszystkiego dobrego. Panie generale, przewodni goście, w imieniu Pasterstwa Rzymskokatolickiego chcę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia do tych świąt wielkanocnych. Chrześcijanin to człowiek nadziei. Każdy żołnierz jest oznaczany, teraz jak jesteście na misjach, przez gwiazdę, czy oznaczany krzyżem. Gwiazda wskazuje kierunek, krzyż to samo. A więc mamy zmierzać w dobrym kierunku i mieć drugiemu człowiekowi nadzieję. I takimi ludźmi ma być żołnierz, ma być tym obrońcą, tym aniołem, stróżem pokoju, który broni pokoju drugiego człowieka, który mu zapewnia bezpieczeństwo, dobroć, życie, radości, uśmiech. Sami jednak tę radość musimy umieć czerpać. W czasie tych świąt Zmartwychwstania Pańskiego napełniajmy siebie i swoją rodzinę tym duchem, abyśmy mogli później z tego czerpać i korzystać w gronie naszych rodzin, ale także i w twórczej pracy tutaj w 20. Brygadzie zmechanizowanej. A teraz, aby tradycji stało się radość, Bóg
błogosławmy te pokarmy na stół. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba w komunii świętej i daje życie świat. Pobłogosław ten chleb i wszelkie pieczywo na pamiątkę chleba, który nakarmiłeś lud sprzyjający Ciebie wytrwale na pustkowiu i którego po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś świat, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świętych potraw, które stworzyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasz, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy w gronie 20. Brygady Zmechanizowanej, żołnierzy 20. Brygady Zmechanizowanej gości oraz wszystkich tutaj obecnych mogli cieszyć się radością, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej chwały, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Zanim będę życzył smacznego, bo to Wigilia, nie czas łamania się opłatkiem, tylko czas jedzenia, powiem szczerze, nieraz i obżarstwa. Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana burmistrza i powiedzieć jedno, a stoję z tyłu i patrzę. Wiecie, żołnierze i pracownicy wojska, co jest wspaniałe? Wspaniałe jest to, że mamy kazacznych gości, którzy niemal w 100% dzisiaj byli sami i są tutaj razem z nami. Wspaniałe jest to, że wszystkie instytucje garnizonu, myślę tutaj o wojskowym oddziale gospodarczym, myślę tutaj o żandarmerii wojskowej, o Wejdzie Łączności, ale i myślę również o pozostałej części brygady, to samo powiem Borowu, pozostałej części brygady z Bartoszyc, ale że dowódcy pododdziału z Borowa, że my, mimo natłoku zadań i realizacji tego, co mam zaplanowane na dziś. Znaleźliśmy czas, no w wojsku można ten czas przyspieszyć. I aplikacyjnie jesteśmy przy śniadaniu Wielkanocnym. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo.